Bardzo dużo czasu poświęcamy na ciągłe poprawianie, udoskonalanie naszego systemu walki. Mamy trochę hopla na tym punkcie, bo w sumie o tym jest ta gra. Żeby dokładnie zrozumieć filozofię walki mieczem, zgłosiliśmy się do stowarzyszenia ARMA. To jest stowarzyszenie zajmujące się studiowaniem i odtwarzaniem starodawnych europejskich sztuk walki. No i to, co zobaczyliśmy, mocno powracało nasze dotychczasowe wyobrażenie. Siła ataku dwuręcznym mieczem bierze się z wyrzucenia rąk przed siebie i późniejszej rotacji na rękojeści. Nie ma czegoś takiego jak zamach. Jak bierzesz zamach, to giniesz. To wszystko, co zobaczyliśmy na tej sesji, nie da się jeden do jednego przenieść do gry. Walki FPP nie mockupujemy, ponieważ ilość nakładu pracy na późniejszą obróbkę tego materiału jest porównywalna do tego, jakbyśmy zrobili to od początku dokładnie, ustalając każdą trajektorię, przyspieszenia, pozycje, pośrednie klatki. Dlatego siadamy do tego ręcznie właśnie z Łukaszem, który jest naszym głównym animatorem. Jest to bardziej koronkowa robota, a pozbywamy się zakłóceń, które aktor ma na sobie, czyli ruch ciałem, skręty, rotacje, które na przykład byłyby korzystne przy mockupowaniu walki mieczem do gry TPP. Jest na rynku bardzo dużo gier, które w TPP fajnie tą walkę pokazują. Z FPP tych tytułów nie jest tak dużo, poza tym można tam do wielu rzeczy się przyczepić. My chcemy ten realizm, tą efektowność, to poczucie bycia w centrum walki, no, zrobić lepiej.